Właśnie dojechaliśmy na kamp Gorący Potok. Camper park jest zamknięty, tylko jakby cały jest dla nas. Kemping zapełniony po brzegi, jak i nie więcej, bo tutaj nawet po bokach sobie ludzie stoją. Co roku robimy taki zlot? Pewnie. Poznajecie to? My już wam tu kiedyś pokazywaliśmy termę, ale to chyba najbardziej oblegany teraz basen. Właśnie zrobimy sobie ognisko, tam się pali. No i teraz tutaj przeniosła się imprezka, wieczór się zaczął, więc bawimy się teraz. Witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. My jesteśmy w Zakopanem, kemping oczywiście Olimp, Camper Park Olimp. My wam nie pokazywaliśmy relacji z tego miejsca, ponieważ byliśmy tutaj ostatnio tyle razy, ale kolejny raz sobie przyjechaliśmy, ponieważ dwa dni odpoczywaliśmy sobie przed zlotem, bo ruszamy na zlot, tak, prawda? Pewnie niektórzy z was nawet nie wiedzą o tym, bo raczej nie ogłaszaliśmy tego tutaj na kanale. Jest to zlot naszej grupy facebookowej. Grupa się nazywa Grupa Karawanigowa. Prosta nazwa grupy. I dla tej grupy zorganizowaliśmy zlot na Gorącym Potoku. Tak, także jedziemy. Dzisiaj jest czwartek, także już jedziemy, bo wiemy, że już troszeczkę osób nawet od wczoraj czeka. Natomiast oficjalny zlot zaczyna się jutro, także pewnie od jutra będzie taka relacja. Przed zlotem przyjechaliśmy sobie tutaj właśnie do Zakopanego, żeby potestować tego oto kamperka. A co to jest za kamperek? Kamperek, jak widzicie za mną, jest to alkowa. Alkowa na Fordzie. Firma to jest Benimar. Rzadko kiedy mieliśmy możliwość podróżowania takim kamperkiem, ale dokładną prezentację to wam pokażemy w jednym z kolejnych vlogów, jak będziemy sobie go dalej testować. Skąd go mamy? Użyczył nam go Maciej. Jeszcze raz Maciej dziękujemy. Maciej z firmy fincamp.pl. Jesteśmy też tutaj z Michałem i Anią z kanału Motokuni Camp. Tym razem oni tutaj przyjechali do nas. Razem teraz wyruszamy na Gorący Potok, gdzie właśnie odbędzie się ten zlot. Zbieramy się i jedziemy. Właśnie dojechaliśmy na kamp Gorący Potok. Powiem wam, że czwartek jest. Zobaczcie, ile ludzi już jest, chociaż nie wiem, czy wszyscy są na zlot. Tego nie wiem. Na pewno od jutra tutaj camper park jest zamknięty, tylko jakby cały jest dla nas. Jutro tu się będzie działo. Zaraz zobaczymy, jakie będziemy mieć miejsca, tylko jeszcze sobie tutaj, zanim wjedziemy, to sobie serwis zrobimy. I się gdzieś ustawiamy. Sporo ludzi. Mamy miejsce 19.20, tutaj razem z Michałem stoimy. Trochę, powiem wam, jest jeszcze Czechów, ale to oni dzisiaj stąd wyjeżdżają. Od jutra jakby przejmujemy ten cały kemping. Ma być około 70 zestawów tutaj przyjechać, więc naprawdę sporo. Zobaczcie, tak to na razie tutaj wygląda. Powiem wam, że też, że deszczyk zaczyna trochę tutaj popadywać. Markizę sobie rozłożyliśmy. Idziemy coś zjeść, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Michał jak zwykle przywiózł swoje rybki z nadmorza, więc znowu zjemy rybkę z grilla. A później wieczorkiem gdzieś tutaj pewnie troszkę się pobawimy z tymi, kto dzisiaj przyjechał. Tylko nie wiem, czy tutaj będziemy siedzieć, wiecie co, bo już się naprawdę w górach robi chłodno wieczorami. Czy pójdziemy, tam jest taka fajna kuchnia, świetlica, więc pewnie tam. Ewentualnie jest tutaj też nowa wiata zrobiona, gdzie można sobie rozpalić ognisko. Ale to pewnie jutro wam już pokażę, bo jak widzicie, trochę ciemno się zaczyna robić. A jutro już startujemy ze zlotem grupy karawaningowej. Ja was na tą grupę w ogóle zapraszam. Wejdźcie na Facebooka i wpiszcie sobie grupa karawaningowa. I możecie do nas dołączyć. Jest już nas tam chyba ponad 11 tysięcy osób, więc zapraszamy. Witajcie w ten sobotni poranek. Jak widzieliście, przyjechaliśmy na zlot. Zlot trwa, drugi dzień zlotu. Wczoraj powiem wam, że nie kręciłem za dużo, bo coś mnie tutaj na gardło siadło i jak słyszycie, może mam troszkę zmieniony głos. Powiem wam, że kemping zapełniony po brzegi, jak i nie więcej, bo tutaj nawet po bokach sobie ludzie stoją, więc bardzo dużo załóg, około 70 załóg tutaj przyjechało. Tam się zazwyczaj pogoda udaje, gdziebyśmy nie pojechali, to tą pogodę mamy fajną, a my tutaj zaczynamy od śniadanka, później od 11 są otwarte termy, więc pójdziemy na termy. Trochę widoków teraz może z góry, zobaczycie sobie, ile ludzi tutaj przyjechało, jak to wygląda, a my się widzimy za chwilę.
to wygląda właśnie tutaj u nas z rana. Rozmowy trwają, jest Artur, nasz widz. Michał tutaj z nami parkuje, jak widzieliście. Z rana idzie oczywiście jajecznica dla każdego. Patrzcie, jak się ładnie smaży. Teraz będzie jedzonko, śniadanko zrobione. Zaraz się tu też może przejdziemy trochę tutaj po okolicy, to może się uda kogoś spotkać. Oczywiście przyjechało też parę innych tutaj ekip YouTube'owych. Oprócz Moto Kunik Camp są baluchy, są podróże karawaningowe, są jacaki Życie na Maksa, ale to gdzieś tam może później się z nimi spotkamy. Zobaczcie, tak jeszcze tutaj wygląda. No pogoda super dzisiaj po prostu. Generalnie wam powiem tak, że Darek jest mistrzem. Mistrzu robienia jajecznicy. Ja się tutaj nawet nie mieszam w to, ale zobaczcie. Stylu jajek jeszcze nie robiłem. Aż patelni zabrakło. Ale co, przeraża cię to? Nie, już jest prawie gotowa, zaraz będzie. Darek, a może zrobimy wezwanie i kiedyś na 100 osób zrobimy na przykład jajecznicę? No może na kolejnym zlocie zrobimy takie poranne śniadanko dla wszystkich. Jajecznica. I będziesz od 6, od 6 rano wstaniesz i będziesz smażyć. Tak. Ale to co, jedna olbrzymia patelka, czy robimy to na kilku? No taką olbrzymią by trzeba było patelkę. Dobra. Kto ma taką patelnię i niech nam pożycza, to na następnym zlocie robimy wielką, olbrzymią jajecznicę. A wiecie co, a teraz się przejdziemy troszkę po uczestnikach. Oczywiście nie wszystkich, bo by strasznie długi film był. I zobaczymy, jakie wrażenia, czy im się podoba miejsce, bo może będzie ta impreza cykliczna. Zobaczymy. Też jajecznicę, nie, co wy robicie? Jajecznica. A, no jajecznica, tak właśnie patrzę. Na boczku, na cebulę. Dzisiaj bogato, bo to tak, na boczku, na cebuli i jeszcze do tego kiełbasa z grilla została. I tak, żeby już nie... Wszyscy dzisiaj jajecznicę, widzę, robią. No, zamiast na niedzielę zostawić. Powiedzcie, jak wam się podoba na zlocie? Bardzo fajnie. Fajnie? Właśnie zrobiłam wasze zdjęcie. Co rok robimy taki zlot? Pewnie. Kurczę, ale zmieniamy miejsce, czy nie? Zmieniamy miejsce, czy zostajemy przy miejscu? Znaczy, chyba, że będzie to samo atrakcyjne, to nie ma problemu, można... Jest bardzo ładne. No. Możemy tak zmieniać, tylko żeby było równie. Jak ja tutaj kibicuję, bo my nie jesteśmy, jak to się mówi, nie mamy ani przyczepa, ani kampera, tylko jesteśmy, jak to się mówi, gościami, to nam się podoba bardzo. Spoko. I może sobie kupimy też jakąś przyczepę. Tutaj padła propozycja, że zrobimy taką skrzyneczkę i każdy wrzuci miejsce, które proponuje na kolejny zlot. Tylko, że obawiamy się, że to będzie tak, jedni pójdą tam na północ, drudzy na południe, a wiecie co, ja mam... No właśnie, ja, mówię, termy u niej są po środku. Że to możemy ewentualnie zrobić, nie? Albo pod dębicę. Albo pod, ale ja nie wiem, czy tam będzie taki no plac, teraz jak będę wracała, taki plac dla tych wszystkich będę osób. Będę wracała, tam jadę. I wam napiszę, jak tam wygląda. Spoko. Spoko. No, wtedy. Super. Czekamy. No. Może skorzystamy. No, to jest pierwsza opcja termy u niejów i... No. Zgadzasz się na termę u niejów? Jeżeli będę... Tak. Okay. I można popływać, i można pochodzić, i poopalać się. Jak się dobry, podoba? Dobry. Super. Podoba się, a co? Chcemy tutaj powtarzać zloty, czy zmieniamy miejsce? Proszę Państwa, proszę tam jeść sobie spokojnie. Tak, dokładnie. Tak najbardziej super. Ten pan krytykuje, tylko... ciągle nas krytykuje. Tak. Panie Robercie. Panie Robercie, proszę markizę rozłożyć. Czy już się wyleczyłeś z markizy? Idziemy dalej. A i co wy, żeście na tą jajecznicę umówili ze wszystkimi? Na wszyscy wycinają. Dzień dobry. Dobry. Jak wam się podoba na zlocie? Bardzo. Jak już powiedziałem wcześniej, pierwszy zlot i na podoba się, mega. Tak. Pogoda zamówiona dalej. No super, nie? My to mówię, ja to my zawsze mamy pogodę. I co? Byle więcej tych zlotów. Byle więcej. Szafeczka widzę, jest fajna. Szafeczka jest, no grill. Camper gaz. A ten mniejszy jest, nie? Ten. To 30. I mamy kolejnych gości. Słuchajcie, to są rekordziści, chyba rekordziści z tego, jak daleko mieli, ile mieliście kilometrów. Mieliśmy 1140, coś takiego, więc mały rzut beretem. No. Da się przyjechać? Da się przyjechać nawet na taką odległość. My bardzo się cieszymy, że was poznaliśmy. Udało się. Cieszymy się, bo my się znamy się. Myśmy was znali, a wy nas nie znaliście, że tak powiem. Ja często to słyszę. Też macie tak kanał, to wygląda. Tak, mamy malutki kanał.
kanał i często pisaliśmy. Ja zawsze byłem przekonany, słuchajcie, że ja z Darkiem piszę. Oczywiście nie, z Pauliną pisałem. Niestety, niestety. I myślałem, że jesteś większy od ale Pauli, tata, Pauli, ale to, ale nie, ale to działa tak, że Paulina pisze, ale ja jej mówię, co ma napisać, nie? To jest tak samo. Sekretarka ja znaczy. Mówię też Marcin. I jaki ten kanał jeszcze powiedz? Słuchajcie, my mamy malutki kanał karawaningowy. Nazywamy się Baluchy. Zapraszamy też do oglądania naszego kanału, jeśli będziecie mieli ochotę. Poruszamy oczywiście, tak jak i nasz karawaning, podróże, ale też i sprawy techniczne. Zapraszamy. Zapraszamy. Zobaczcie, jak wygląda kemping, jak świeci słoneczko. Fajnie to wszystko wygląda. Kamperków pełno. Idziemy dalej. O, jaki piesek fajny. Cześć, możemy się pogłaskać? Możemy się tu pogłaskać? Dzień dobry. Dzień dobry. Ale widzę, że tutaj smycz taka porządna. Bo przegryzie. Aha, przegryza. Jest w kałkach już. Wycwanił się. Pytanie. No. Robimy cykliczną imprezę tutaj? Częściej się to spotykamy, czy zmieniamy? Zmieniamy. Jak? A na co zmieniamy? Tak już wiemy, że macie nam sprawdzić poddębicę. Okay. Sprawdzimy poddębicę, tu jest super. Bo każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. Ja dzisiaj byłam, piałem Dunajec na piechotę, bo sam jeszcze nie wrzuciłam relacji. Rano z psem byłam tu nad potokiem, odkryłam piękny potok. No tutaj płynie chyba rzeczka. Ale jak pięknie, faktycznie, tylko trzeba mieć kalosze, no, ale trudno, poświęciłam się, piżama mokra. Byłam z psem, piękne tereny i poszłam do Białego Dunajca i naokoło tak zrobiłam trasę. No i całe 4 km. Można iść się też na termy wykąpać. Ale widzicie, ile ludzi przyjechało już? Więc tam są pełne parkingi. No dzisiaj ładna pogoda, to tak, też pewnie tak, ludzi tak, będzie tak, sporo, nie? Tak, to też fajnie. Wygląda. Mnie się podobają takie zloty, bo my należymy do karawaningu pomorskiego, już mówiłam wam. Rozmawialiśmy, no. I byłam teraz na kampermaniakach, byłam w karawaning babski i porównuję. Karawaningu babskiego nie znam. Nie znam? Nie znam. No naprawdę jest, nie znam. O, to jest to. Nie dopuszczamy? Nie dopuszczamy facetów, nie ma hejtu, nie wyśmiewa się nikt z głupich pytań, co to jest kot na przykład. Takie zwierzę. No, także bardzo fajny. Jak widzieliście i słyszeliście, zlot bardzo fajny. Jest już propozycja zmiany miejsca na przyszły rok, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wszyscy widzę siedzą na zewnątrz. Dzień dobry. To też nie podoba. Ale oczywiście, że zamówiliśmy. Powiedzcie mi... My jedziemy nad morze, mamy pogodę i przyjeżdżamy tu, też mamy pogodę. Następny zlot widzielibyście tutaj, czy zmianę miejsca? Zależy od tego, jaka pora roku. Jesteście, wy jesteście tutejsi. Raz w miesiącu średnio. To nie, no to musicie gdzie indziej teraz pojechać. To słuchajcie, to teraz wy musicie dalej pojechać, bo są ludzie, którzy tak. bardzo daleka. Przeciwko, tak pojedziecie. A gdzie byliście? W jakichś ciekawych miejscach? Coś do zaproponowania? W Polsce czy na Polsce. Nie no, Polska raczej. Gdzie się najbardziej podobało? Bajka jest fajna, nie? Za to, że to też... Tak? Nie byliśmy jeszcze w bajce. Nie byliśmy. Bajka, tak? Ale tam jest... Tam, rzeczywiście tam jest taka bajka? Rzeczywiście jest jak jest taka pogoda, to jest bajkowo. To odwiedzimy to miejsce, bo też... Też tam chyba jakiś zlot był organizowany, nie? No, coś tam było, nie? Ostatnio. To jak się podoba ogólnie? Jak się dla ci podoba? No super. Dla nas jest perfekcja. Tak. A pogodę dużo zapłaciliście? Nie, my to w gratisie dostaliśmy, bo powiedzieliśmy, że będzie full, będzie dobra zabawa. I sami dobrze ludzie. Dobra, no to dostajecie. Ale tylko na 2 dni, bo wiecie, jutro już może być inaczej. Ale dlaczego jutro będzie słaba pogoda? Żeby tak lekko było tak. Żeby lekko było wyjechać. Tak, to jest wszystko w cenie. Wszystko wyliczone, zaplanowane. To na co złote? Tak. Oczywiście zapraszamy. Nie pierwszy raz. No nie pierwszy. Tak. I mam nadzieję nie ostatni. Tylko powiedzcie, no jak ten zlot? Nie jesteście pierwszy raz na naszym zlocie, nie, prawda? Jest super zlot, jest fajnie. Tak. Mamy fajną pogodę ogólnie. Ale pierwszy zlot grupy. Powiedzcie mi, a jakbyśmy mieli na przykład za rok powtórzyć, to w tym samym miejscu czy w innym miejscu? Nam to jest chyba obojętne. Mi się wydaje, że najbardziej jest to właśnie, że ludzie są ważniejsi. Jak oni się będą z nami bawić. To jest fajnie, to są termy, to jest tak... Tu można trochę posiedzieć, trochę popływać, nie? Zawsze coś jest do robienia. Słuchajcie, jesteście jednymi z nielicznych, gdzie młodzież z wami przyjechała. Może właśnie przez to też przyjechała, nie? No nie, bo też nie byli. Też nie byli właśnie, no. Czyli też taka nowość troszeczkę dla was. Tak. Super. No to bawcie się dobrze w takim Dziękujemy. Razie.
Wszyscy ruszyli, idziemy się fotografować. Najpierw zbiórka była u nas. Poprawione makijaże dziewczyny zrobione. Niektóre wyszły dopiero co z wody, także zbieramy się i będziemy robić zdjęcie. A zdjęcie zobaczycie sobie oczywiście na naszej grupie, bo to przede wszystkim temu ma służyć. Na razie jest ustawianie się. Ja spróbuję tu troszeczkę ponadzorować. Chodźcie, chodźcie! Zobaczcie, wszyscy poustawiani. Dobrze. Zobaczcie, to widzicie teraz ujęcie. Z tego nie będzie tutaj zapewne zdjęcia. My was troszeczkę pofilmujemy, ale musimy się tak ustawić. Musimy się chyba bardziej troszeczkę ścisnąć. Ściskamy się. Nie zasłaniamy się. Niektórzy niech kucają. Ania, weźmiesz Lilcie na rączki? Zapraszamy, zapraszamy. No słuchajcie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak wszyscy przyjdą. Dziewczyny, zapraszamy do zdjęcia. Pan Lucha, to wyjdzie kolega, ten motocyklista, on nam zrobi wszystkim. Dajcie mu ten, żebyś ty też była. Dobrze, ale też mamy fotografa, spokojnie, na spokojnie. Ja się gdzieś tam ustawię. Zobaczcie, do przodu dziewczyny, bo was mało widać. A stawajcie z przodu. Zobaczcie, już się grupa nam fajnie tworzy, także może coś z tego fajnego będzie. Ja zaraz do was przyjdę, wy się nie martwcie. Darek, tylko ciebie brakuje. Nie mogę już tyle mówić, Jezu, bo zaraz go stracę. Zapraszamy. Asia, no bardzo proszę tu na pierwszy plan. Zobaczcie, ile nas tutaj jest. O, niektórzy są na podwyższeniu. No dobra, słuchajcie, zobaczycie sobie zdjęcia gotowe, a ja idę się ustawić. Zdjęcie wspólne zrobione. Powiem wam, że jesteśmy tutaj już od samego rana. Jest 14, pora teraz iść na baseny. Bierzemy kamerkę i lecimy. Oczywiście, jak to było już na naszym wcześniejszym filmiku, tutaj wejście na termy macie za pomocą takich zegarków, które tutaj dostajecie, jak sobie przyjedziecie. No i tutaj macie specjalną bramkę, przez którą przechodzicie. Jesteście na terenie term, nie trzeba stać w kolejkach żadnych. Co do cen, to wyglądają w tym momencie tak, jeśli chodzi oczywiście o strefę basenową. Tutaj macie jeszcze strefę spa, za którą też trzeba dodatkowo zapłacić. Dobra, my zaraz tutaj wchodzimy. Widzicie sobie właśnie tą bramką i możecie korzystać z term dowoli. Zobaczcie, tak tutaj wygląda. Kawałeczek trzeba dojść. Powiem wam, że teraz jest tutaj, zobaczcie, nowa ścieżka zrobiona. Zaraz po przejściu tej bramki idziecie w lewo i to jest najkrótsza droga, bo my kiedyś szliśmy tamtędy, trzeba było iść tą ścieżką, którą tam widzicie. I tam się dochodziło do szatni. Jakbyście chcieli z szatni skorzystać, to musicie iść tam prosto. A jeżeli od razu chcecie wskakiwać do wody, no to idziecie tutaj lewą stroną, tak jak my. Poznajecie to? My już wam tu kiedyś pokazywaliśmy termy, ale to chyba najbardziej oblegany teraz basen, bo basen z barem. Cześć, Michał. Zobaczcie, tak to wygląda. Ludzi widzę dzisiaj sporo. Wczoraj było zdecydowanie mniej. Ale pogoda dopisała, to i ludzie przyszli. Ja nie będę wam tutaj wszystkiego pokazywać, bo jak coś, to zapraszam do naszego starszego filmiku, gdzie tutaj skupialiśmy się bardziej właśnie na basenach. Ale zobaczcie, ludzi sporo, nie? Tu jest taka fajniejsza, chłodna woda, jakby ktoś chciał. 33 stopnie. Basen, tu jest taki basen zamknięty, widzicie, pod dachem. Jakby deszcz padał czy coś, to też można sobie tutaj popływać. Też w tym basenie organizowane właśnie teraz aerobiki. Tutaj DJ gra, więc tutaj wieczorem będzie muzyczka puszczana. Teraz na razie, jak widzicie, spokojnie. Zobaczymy, czy tam strefa dziecięca jest otwarta. Tu jest taki basen z bardzo gorącą wodą. Tutaj naprawdę wysiedzieć to sztuka, 10 minut max. Widzę, że nawet za dużo ludzi nie ma. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest też taki basen rzeka, ja to nazywam, ale tutaj jest dosyć chłodna woda, bo to jest bardziej takie właśnie, żeby sobie popływać. 25 stopni. I tutaj jeszcze jest taka strefa dziecięca, zobaczcie, z piłką. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, bo ostatnio chyba było zamknięte, jak byliśmy. Czyli jak jest strefa dziecięca z taką piłką w wodzie, tam są dodatkowo też zjeżdżalnie. Widzę, że nawet otwarte jest to wszystko. Jest piaskownica i jest park linowy. Dla dzieciaków też super sprawa.
Oczywiście tutaj na terenie Term są też restauracje, nawet dwie, jedna tu na dole, druga na górze. Byliśmy tutaj, można zobaczyć, jak co tutaj serwują. No i tak na szybko mniej więcej wygląda tutaj kamp Gorący Potok. Ja mówię, jakby ktoś chciał zobaczyć dokładniej, zapraszam do naszego starszego vloga, gdzie tutaj byliśmy i trochę więcej rzeczy tutaj z Gorącego Potoku pokazywaliśmy. Teraz bardziej skupiamy się na zlocie naszym. Jeszcze muzyki tylko brakuje. Tracę głos, bo tutaj ciągle do kogoś tam coś mówię i naprawdę tracę głos, ale mamy tu takie atrakcje jak kiełbaski właśnie. Dostaliśmy takie vouchery, tutaj panowie nam grillują, dają chlebek, musztardkę, to wszystko, co tam potrzebne jest do kiełbaski. I zobaczcie, tak na zmiany się schodzimy ze stołu, bo kolejnie dochodzą. 3 godzinki jest, także spokojnie wszyscy zdążą sobie odebrać. Tutaj każdy zlotowicz miał możliwość właśnie odebrania kiełbaski, specjalne vouchery pod to były. Zaraz wam pokażę, jak wyglądał ten zestaw. Patrzcie, tak wyglądają zestawy tutaj przygotowane. Tak, zestaw obiadowy przez Gorącą Potok. Ja już swoją zjadłem niestety, nie mam no. Ale życzę innym smacznego. Jak ładnie piwka widzę tu ustawione w kółeczko. I tak tutaj każdy może sobie odebrać. Dobra, my idziemy do wody. Te termy były bardzo fajne. Zobaczcie, jest tutaj też na kempingu Fiata, pod którą właśnie zrobimy sobie ognisko, tam się pali. No i teraz tutaj przeniosła się imprezka, wieczór się zaczął, więc bawimy się teraz. Ludzie się tu pomału schodzą, zaraz się zacznie. Ciepło jest, powiem wam, fajnie. Wszystko naprawdę super. Witajcie, witajcie w kolejnym dniu na zlocie. Dzisiaj już ostatni dzień. Część ludzi już pomału wyjeżdża. Jak możecie zobaczyć, troszkę nam się pogoda zmieniła. Powiem wam, że wczoraj 24 stopnie, słońce, a dzisiaj z rana 8 i naprawdę jest chłodno. Czuć taki powiew zimy. Zobaczcie, jak to wygląda. My też zaraz, wiecie co, jeszcze korzystamy, bo dzisiaj mamy cały dzień możliwość korzystania z basenu, więc idziemy ponownie trochę się zagrzać. Tak to wygląda dzisiaj. Ostatnie pożegnania. Czy towarzystwo rozjeżdża? Niestety. To jest najgorszy dzień, jaki może być. Słuchajcie, rano człowiek wstaje i już ma humor schrzaniony, że tak powiem. Bo trzeba się zwijać. Trzeba się zwijać, trzeba się pożegnać ze wszystkimi i wracać do domu. Niestety. Słabo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również. I do zobaczenia. Pozdrawiamy wasz kanał. Można teraz też tutaj na Gorącym Potoku, na kempingu wynająć sobie domek. Patrzcie, domki są takie postawione. Jakby ktoś nie miał kamperka i chciałby przyjechać, to jest też taka możliwość. A idę pokażę wam tą Fiatę, jak wygląda, bo nie wiem, czy wczoraj to było dobrze widać. Zobaczcie, nawet tutaj ludzie są poustawiani. Tyle było tutaj chętnych do przyjechania. Nawet rower można sobie wypożyczyć. 15 zł jedna godzina, 50 zł cały dzień. Ale już wam nie będę pokazywał, bo to było na naszym poprzednim vlogu tutaj. Idziemy zobaczyć takie nowsze rzeczy, które się tutaj podziały. Ale już wam nie będę teraz pokazywał, bo były na naszym poprzednim vlogu. A tutaj zobaczcie, jest drugi camper system, więc są teraz tutaj dwa zrzuty. Jeden macie tam zaraz przy szlabanie, przy wjeździe i drugi jest tutaj. A to jest ta Fiata, w której my się tutaj wczoraj bawiliśmy. Też nowa, bo jej nie było ostatnio na naszym vlogu, jak tutaj byliśmy rok temu. Można sobie tutaj przyjść, ognisko rozpalić, kiełbaskę zrobić. Koszt drewna to jest 35 zł i w recepcji do kupienia i możecie sobie tutaj rozpalić ognisko. Jest tu takie fajne palenisko zrobione, jest ruszt, więc kiełbaski sobie tutaj można upiec. I to co wam mówiłem,
Tutaj drewno na ognisko w recepcji 35 zł. Słoneczko już nam zachodzi, zaczyna się ściemniać, także pora chyba już kończyć tego vloga i ogólnie wyjeżdżać. My musimy jutro dzieci do szkoły odstawić. Jak słyszycie, weekend coraz bardziej głos mi się łamie, ale ja przez te kilka dni spróbuję sobie go wykurować. Zlot rewelacyjny. Słuchajcie, ja przede wszystkim chcę podziękować wszystkim, którzy tu przyjechali. Byliście tacy serdeczni, w ogóle coś niesamowitego. Ja już powiedziałam w tym momencie, że od jutra zaczynam planowanie kolejnego zlotu, bo jest rewelacyjnie. Atmosfera bardzo ciepła, doskonałe miejsce, świetna organizacja po stronie tutaj całego obiektu. Wy się bawiliście rewelacyjnie i co złego to nie my. Zapraszamy na kolejny zlot, a Was wszystkich pozdrawiam, którzy nie byliście. Pozdrawiam Was, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, pa!